I Witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy czwartek, 4 października 2018 roku. I komu paprika przechodzimy właśnie. Już patrzymy co tutaj się dzieje. A więc w ostatnich 24 godzinach Market Cap 220 miliardów dolarów. 1,43% poszedł w górę. Market Cap oczywiście to jest w, w, cała wartość wszystkich kryptowalut. Ja tutaj próbuję wam wtrącić te słowa angielskie, żebyście po prostu nauczyli się. Więc po angielsku mieszane z polski, Mam nadzieję, że tutaj wszystko rozumiecie. Potem mamy Bitcoin oscyluje w cenie 6606 dolarów i w ostatnich 24 godzinach najlepiej spisały się NOACOIN Coin to jest 20,76 ZIACOIN Coin 14% do przodu i Aurora 10% do przodu. I te, które sobie najmniej poradziły, to jest Metaverse minus 5,58 Eternal Token minus 5,57% i Moac minus 5,23%. A więc dzień dobry Krypto, witam Was. I przejdźmy teraz do naszej sceny polskich YouTuberów w Krypto w Polsce w ostatnich 24 godzinach. A więc Encyklopedia Kryptowalut dodała, dlaczego 99% kryptowalut jest nic nie warta. To jeden z ich filmów właśnie ze w, w ostatnich 24 godzinach. Kolejnym takim jest Kryptomasters, dodał luksusowe zegarki tylko za bitcoina. Ptakun Damian Show dodał Ostry Poker, czyli Szczęśliwy Dzień Pana Wełny. I Max Satoshi dodał za to CryptoNews 2018, to dokładnie ze wczoraj audycję. I na koniec mamy Kamikaze, który dodał use Script. specjaliści odszyfrowania. Testujemy. Oczywiście zapraszam do tych wszystkich YouTuberów i my zaczynamy tutaj z pierwszą wiadomością, którą to jest krypto Google.com. CEO Ripple Brad Garlinghouse odpowiada na krytykę mówiącą o zcentralizowaniu XRP. Dyrektor generalny Ripple Brad Garlinghouse odpowiedział na ostatnie głosy krytyki, mówiące o znacznym scentralizowaniu XRP. Udzielając wywiadu na imprezie Ripple Swell w San Francisco, Garlinghouse omówił związek między Ripple i XRP. Aby uciszyć krytyków, Garlinghouse zwrócił uwagę, że nawet jako dyrektor generalny programu Ripple nie może kontrolować księgi XRP ani wpływać na transakcje. Uważa on, że jest to najlepszy przykład tego, jak zdecentralizowany jest token XRP. Mówił także o ironii nazywania XRP scentralizowanym, powołując na rosnącą z minuty na minutę centralizację Bitcoina, twierdzący przy tym, iż ponad połowa ataków hakerskich powiązanych z krypto dotyczy BTC. Stwierdza także, że istnieją trzy chińskie kopalnie, które mogą kontrolować znaczną większość blockchain. Bitcoin. Stwierdzenie Ripple XRP to nic nowego w świecie kryptografii. House tłumaczy, że społeczność musi zrozumieć, że kiedy Ripple coś robi, coś negatywnie wpływa na XRP. Ludzie mają dostęp do sprawdzenia ekosystemu pod kątem złego postępowania i zwrócenia na niego uwagi. Ripple to scentralizowana firma inwestująca w zdecentralizowaną technologię. W taki sam sposób jaki Amazon zainwestował w TCP i IP. Ethereum World News informuje nas, że BitTorrent em, oficjalnie otworzył mTorrent Web Pass, czyli taką... Em, Aplikacje z tych torrentów na w stronie internetowej, żeby będzie można używać jej w przeglądalce. Jednym z takich wykresów BTC w ostatnich 24 godzinach to jest TP, tutaj właśnie dodał na reddicie BTC Trading Signal for Today, czyli ktoś tutaj podał, nie wiem czy to w ogóle warto sprawdzać, ale dam wam tak z ciekawości na reddicie, że tutaj myślą, że pomiędzy 6467 a 6500 to jest taki, żeby sprzedawać rejon, a dokupować to jest jeszcze 6500, a może się wzrosnąć nawet do 6793 dolarów. Oczywiście to można traktować z przymrużeniem oka. JP Morgan, za to mówi w telegraf o tym, że właśnie się skupia na blockchainie, bo to jest tak naprawdę przyszłość cyfrowej transformacji. Więc brawa dla JP Morgan. Jeżeli ktoś ma z Was Abre i tą aplikację, za, który, za pomocą której można kupić krypto, e, no to dodał właśnie taką opcję BitTen, czyli aplikację, która e, śledzi 10 największych krypto pod względem oczywiście market cap, indeksów. I CZ, czyli e, główny CEO of Binance, czyli... E, Prezes i założyciel Binance powiedział dzisiaj na Twitterze, że właśnie około początku przyszłego roku lub pod koniec tego końca roku będą prawdopodobnie już testować tą zdecentralizowaną giełdę u siebie, i BNB będzie używany do tego, żeby poruszać tą giełdą. Czyli będzie tak jak gaz w Neo. Cointelegraph mówi nam o tym, że blockchain, czyli to co zostanie wyprodukowane przez blockchain w 2025 roku będzie warto około 500 milionów dolarów. No i Winklevoss Brothers, czyli bracia Winklevoss, którzy są oczywiście CEO giełdy Gemini, właśnie otrzymali ubezpieczenie na pokrycie... Custodian Asset, czyli wszyscy ludzie, którzy będą mogli u nich storować, czyli e, przechowywać wszystkie krypto, będą mieli jakiś insurance, czyli jakieś ubezpieczenie w tym. Więc bardzo dobra wiadomość, że będą oferować też ubezpieczenie w razie haku czy innych takich rzeczy. No i na Redycie można też przeczytać właśnie z e, Delta Summit i Malta, pokazali właśnie jak mogą wyglądać w przyszłości. Karty krypto, macie tutaj właśnie wizę i różne. tam, Po prostu wygląda jak normalna karta kredytowa. No i 119 stron internetowych w Polsce, które niektóre z nich należały do rządu, zostały zaatakowane i odbywały się na tych stronach kopanie różnych krypto. Więc wiadomo, że to jest popularne. Najczęstszym takim kopanym krypto na przeglądarkach to jest właśnie Monero. I główny założyciel Neo powiedział na jednym z interview Dao Hang Fei, dokładnie on się tak nazywa, że w 2020 roku Neo będzie numerem jeden w blockchain. Że będą mieli najlepsze pobudowane tam DAPSy, czyli te wszystkie aplikacje, i będą mieli nowszą wersję DBFT. Nie wiem co to dokładnie jest, więc nie będę tutaj wymyślał, ale po prostu idą w tym kierunku. No i fajnie, że Neo, w końcu Dao Hang wychodzi do ludzi. I mówi o tym, co będzie się działo w przyszłości na blockchainie i z projektem NEO. AMD Crypto informuje nas o tym, że podczas gdy Bitfinex znowu miał maintenance, czyli był zamknięty, żeby zrobić jakieś unowocześnienia na ich serwerze, znowu Bitcoin... Cena bitcoina podskoczyła bardzo w górę, i w tym momencie wszystkie shorty, czyli te e, trady, które są przeciwko kursowi bitcoina e, stawiane. E, po prostu zostały zlikwidowane, i tutaj już to po raz któryś. Także pamiętajcie, że jeżeli 3, 4, 2 dni wcześniej się dowiecie, że Bitfinex czy Bitmex ma jakiś maintenance i macie jakąś poważną pozycję otwartą, zastanówcie się dwa razy, czy ją trzymać, bo prawdopodobnie albo bitcoin skoczy w jedną stronę, albo w drugą stronę i możecie mieć zlikwidowane pozycje. No i w kolejnej wiadomości z Krypto też się dowiadujemy o tym od jednego z Futures Trading Commissions pana, który jest w amerykańskim rządzie, że Bitcoin i krypto e, tak naprawdę będą e, przyszłością i pomagały tym e, różnym e, krajom na świecie. I właśnie tak ta osoba twierdzi, że Bitcoin i te wszystkie krypto pomogą w przyszłości różnym krajom na świecie. Jeżeli ktoś z was ma IoT, to się dowie, że właśnie e, mają nowego partnera, którym jest Bit Panda. No i tu widzimy, że bitpanda to jest właśnie taką giełdą, za którą można za fiaty kupić e, na przykład Ayotę. I pomogą też w bezpieczeństwie Ioty. A AMB Krypto również tutaj informuje nas o tym, co by się stało, gdybyśmy pewnego ranka się obudzili i nie było już by papierowych banknotów, tylko byłoby wszystko po prostu na telefonie komórkowym, na, w bankach, wszystko będzie można, te pieniądze, oczywiście, mowa tu o pieniądzach, yy, będzie można tylko je dostać. Yy, Poprzez internet nie będzie gotówki. Właśnie oni o tym mówią, co by się właśnie stało, żeby by potrzebna była do tego cała transformacja e, ludzi na całym świecie. Prawdopodobnie by było mniej korupcji. Hmm, tutaj się zastanawiają, że dzięki temu. No i to tak naprawdę jest przyszłość tego um, tutaj. E, Niektórzy tak tutaj, jak czytałem, jeszcze kiedyś, byłem zainteresowany tym samym tematem Illuminati, i właśnie oni do tego dążą, żebyśmy w końcu nie mieli gotówki, wszystko będzie na internecie, ale dobrze, że ten Bitcoin w międzyczasie wyszedł, bo ten Bitcoin to jest taki jeden z rzeczy, który może pokrzyżować te plany właśnie Illuminati. Ja już nie będę się tutaj w to wdrażał, ale zobaczyłem też drugą taką wiadomość na Daily Mail, że tak naprawdę te wszystkie. Pieniądze i zobaczcie, tutaj piszą na krypto, że co by się stało, a potem w takich mass mediach, czyli gdzie można przeczytać w normalnej gazecie w Anglii, już tutaj nas przygotowują do tego, że tak naprawdę pieniądze to są brudne, że możemy dostać do 19%. Bakterii na tych pieniądzach, że to właśnie uważać trzeba. Najczęściej to są jak ludzie nie myją ręce po wyjściu z toalety. To te bakterie występują na pieniądzach, więc zobaczcie tutaj. Z jednej strony <śmówią> mówią właśnie na blockchainie, że, że, że co by się stało, a z drugiej w mass mediach już nas przygotowują. Może warto się zastanowić w przyszłości, bo przecież te bakterie mogą nas wykończyć. No, taka ciekawa informacja. No i CCN informuje nas o tym. Jeżeli ktoś z was gra w Fortnite e, w tą grę, no to może być e, mieć małe ryzyko, bo wyszedł taki malware, czyli Złośliwe oprogramowanie, które może wykraść twoje dane, i także bitcoiny. Tutaj się okazuje i datę o bitcoinach, więc no data, czyli dane, oczywiście. Ja przepraszam, że tak często wrzucam te angielskie słowa, ale po prostu, jeżeli się żyje w Anglii już w 14-15 rok, muszę wam coś wytłumaczyć. No to y, czasami wstaję i w jeden dzień myślę po angielsku, jak wstaję, a w drugi dzień po polsku, i to jest takie po prostu dziwne, i, i czasami brakuje tych polskich słów, i ja je zastępuję angielskimi, więc jeżeli to się zdarza tutaj na audycji, to tylko to się zdarza oczywiście, jak coś tłumaczę z angielskiego na polski i mi brakuje słowa, to wolę to uzupełnić słowem angielskim, i, i, i naprawdę to się nie dzieje specjalnie, czy, czy coś po prostu mi łatwiej jest dość. Do tego angielskiego słowa i czasami go zastąpię, I, i, i mam nadzieję, że wy przy tym, takim, właśnie małym haczku z angielskiego słowa, możecie się nauczyć też tych słów po angielsku, i wtedy ja, ja już po angielsku sobie przetłumaczę to słowo. No to wtedy już po polsku nagle pamiętam i wam powtarzam. Więc e, tylko taki na boku tu mój komentarz, bo e, po prostu. Takie już jest. Jak ktoś już mieszka 14-15 lat gdzieś poza granicami państwa, to wiadomo, nie przesadzajmy, nie mówmy, Kaliu mówi iść, albo ja, być w Polska wczoraj. No, oczywiście o to tutaj nie chodzi. Chodzi tutaj o to, że po prostu mi jest czasami łatwiej znaleźć te angielskie słowa. Ale dobra, wracamy do wiadomości. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. No, to jest temat naprawdę. Jeżeli Bank of America czyli Bank Ameryki, mówi o tym, że blockchain, oczywiście blockchain należy zawsze rozdzielić, bo mamy kryptowaluty i blockchain, technologię blockchain, ale jeżeli takie coś mówi taka instytucja jak Bank of America, może być warte 7 miliardów dolarów, więc bardzo pozytywna wiadomość, dziękujemy CCN. I zobaczcie, ja wam tylko chcę pokazać, bo pokazywaliśmy wam tą wiadomość 2-3 dni temu i chciałem tylko pokazać na tym przykładzie, jak, warty jest red, jak ważny jest Reddit. CNN, CCN to jest jedna z najważniejszych wydawnictw y, oczywiście w, w, w internecie pod względem kryptowalut i, i bitcoina, ale to zobaczcie, ja wam podawałem to 2 dni temu, oni dopiero dzisiaj to podają, bo ja was uczulam, Reddit to jest pierwsza rzecz, jaką powinniście sprawdzać, jeżeli chodzi o krypto, Reddit. Tam dwa dni wcześniej zobaczyliśmy tą wiadomość, więc my tu szukamy i na Reddicie. Mamy oczywiście swoje jeszcze tutaj takie kanały gdzie, informacyjne, gdzie możemy je zdobyć, ale pamiętajcie, że Bitcoin Phoenix, dzień dobry, krypto, leci tutaj chyba jak najszybciej z tematem. CCN mówi nam o tym też, że ten. Back petro, czyli petro, ta ich kryptowaluta, która wychodzi w połowie, będzie pokryta paliwem i w 50% złotem, diamentami, miedzią i srebrem. Po prostu jest kopią, bezbłędną kopią Dasha. Więc no warto się nad tym zastanowić, czy to jest dobra, czy zła I Mike Nowogradz. No, zdecydował się na to, że swoje prediction, czyli to, co przepowiedział do końca roku z ceną bitcoina, właśnie mu tu się nie zgadza i zniżył cenę, jaką uważa, że do końca roku będzie bitcoin miał swoją wartość, więc będzie to cena 9000 dolarów. Pamiętamy, że wcześniej on mówił, że będzie około 40 tysięcy dolarów, no to jest druga, duża różnica, ale pamiętajcie, że ja tu się nie dziwię, bo cena Bitcoina y, y, jak i jaki ten market jest volatile, czyli ruchomy, no to po prostu y, trzeba codziennie sprawdzać cenę i na tej podstawie ceny codziennej możemy wróżyć kolejne fusy, jak w naszej audycji. I to by było na tyle dzisiaj, ja dziękuję, prawdopodobnie jeszcze wrócimy do Was z wieczorem, z Dzień Dobry Krypto drugą częścią, bo jest z tych, tych wiadomości, nie obiecuję, zobaczymy, no i już niedługo się ukaże też nasza audycja Krypto więc może nie dzisiaj, ale jutro prawdopodobnie po południu, więc dziękuję, życzę Wam wspaniałego czwartku i zostańcie z Bitcoinem.